A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy w Age of Tanks. Słuchajcie widzowie, to jest kolejna część naszych przygód z naszymi czołgami, słuchajcie. I dzisiaj postaramy się ich rozwinąć do przynajmniej kolejnej epoki. Dokładnie, zobaczmy ile tu mamy. Wow, 25 tysięcy będziemy mieli tego najmocniejszego koplite. W ogóle co sekundę nam wpada żywność. Zdrowie bazowe nie jest złe, ewolucja 130 tysięcy. No dobra, musimy na to uzbierać na pewno. Ale zanim to, słuchajcie, to mam tutaj jeszcze do odblokowania te wezwania właśnie. Mamy wezwanie, zobaczmy. Dostaliśmy muszelkę. Dostaliśmy muszelkę. I jeszcze co, dostaniemy kawałek pizzy? Co jest? No dobra, mamy to, mamy to. No więc widzowie, możemy zaczynać naszą bitwę. Okej, zaczęło się. Ej, poczekajcie, mam pomysł dobry. Mam dobry pomysł, musicie dać mi chwilę czasu. Tak jest, zobaczcie ile mamy jedzenia. Ile mamy jedzenia, co jest? Ej, to był bardzo dobry pomysł. Dobra, rzucam tutaj jednego wojownika, żeby zatrzymał tamtych. Okej, mam nadzieję, że mu się uda. Wow, zdobywa więcej, o wiele więcej obrażeń zadaje on w ogóle. Ej, dobra, dobra, tutaj rzucamy ich kilku. I dobra, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda. Dobra, to jest duża szansa na zwycięstwo. Bardzo duża szansa na zwycięstwo, jeżeli dobrze to rozegramy. Dokładnie. Mamy tutaj kilku hoplitów. Okej. Przebijamy się jakoś. Przebijamy się, słuchajcie, przebijamy się. Co jest? Co jest? To jest naprawdę dobry sposób. To jest naprawdę dobry sposób, tylko musimy nie dać im dotrzeć do naszego ziomeka. Dokładnie, do naszego ziomeczka nie może dotrzeć. Okej, i rzucamy w ich bazę już. Co? O nie, mają hoplite. Oj, to już będzie trochę przypałowe. To już będzie trochę przypałowe, zobaczcie na to. Co tu się dzieje? Chociaż nie, jeszcze żyjemy, słuchajcie, co jest? No ale będzie, no tutaj już nie mamy zbyt dużych szans. Zbytnio nie. Oj, dokładnie. Ale dobra, uzbieraliśmy kolejnych, więc z jednej strony git. Możemy spróbować teraz zatrzymać tamtych i hoplitów wystawić. Dokładnie, zestawiamy hoplitów, rzucajcie w nich! Szybko, żeby jak najmniej obrażeń zadali nam. Bierzemy kolejnych oczywiście. Szybko, hoplici! Nie! Bo nam rozwalą gościa! Nie rozwalili nam tego! O kurczaki! Dobra, zbieramy znów energię na pewno. Wow, jak dostaję mocno. Rzucaj w niego. Udało się, mam już 22 tysiące monet. Co tu się dzieje? Ej, czy my ich pokonaliśmy? Co jest? Dobra, wystawiamy więcej hoplitów. Do przodu, biegnijcie do przodu. Co jest? Dokładnie, mamy to. Rozwaliliśmy. I jeszcze ile monet dostaliśmy? O kurczaki. Okej. Dotarliśmy do nowej ery, a mamy trochę przepichane chyba przez to. Dlatego, że no będzie ciężko z nimi wygrać. No ale cóż, musimy zebrać na pewno pieniążki i próbować po prostu. Dobra, miejmy nadzieję, że nasi Spartanie jakoś się przebiją. Chociaż tu, zobaczcie jakich żołnierzy mają. Co jest? Postarajmy się wziąć może tego wielkiego Leonidasa. Dokładnie, Leonidas wygląda giga epicko. Zobaczymy, jak sobie da radę. Ale obrażenia zadają dla Leonidasa. Co jest? Leonidas, nie. Nie zabijajcie Leonidasa. Nie próbujcie nawet. Oj, chyba go rozwalą zaraz. No nie. Ej, ale dużo dostajemy za każdą postać tutaj. Dokładnie. Bardzo dużo dostajemy za pojedynczą postać. Zobaczcie, rzucimy w niego. No kurczaki, ale dużo dostaliśmy. O nie, mają karabin, ale to chyba nawet nam nie pomoże. Nawet chyba nam to zbytnio nie pomoże, bo oni tylko już... Tak, oni już dotarli, dobra. Oni mają na hita moją budowę, co jest? Okej, musimy postawić duży opór, słuchajcie. Jak widzicie, mamy trochę więcej mięska niż zwykle, ale musimy jakoś dać im radę, więc na pewno będę wystawiał tutaj naprawdę dużą ilość wojowników. Okej, Leonidasy są gotowe? Czy są gotowe nasze Leonidasy? Zaraz zobaczymy. Okej, wystawiłem czterech Leonidasów. Ej, dobrze sobie poradził. Ej, muszę przyznać, że naprawdę fajnie sobie poradzili. Zobaczmy, czy dadzą sobie radę. Zobaczmy, lecimy dalej. Leonidasy, do przodu. Próbujcie rozwalać. Dobra, 16 tysięcy, o tak, o. Ej, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ale nie, pozbyli się moich Leonidasów. O nie. On nas strzela normalnie. Co jest? Nie dajcie się, proszę.
Proszę, nie dawajcie się, lecimy dalej! Lecimy dalej! Armata! Rozwaliła mi wszystkich zadymiarzy tutaj! Wszystkie czołgi zostały zniszczone poprzez armatę! Co to ma być? Dostaliśmy nowe... Ojojoj! Nowe punkciki, ale nieważne. Okej, widzowie, możemy już ewoluować, więc oczywiście leci ewolucja szybciutka. Pyk, era Spartan i jest. Gdzie scena? Oznaczało faktyczne radzenie sobie z nawiedzonym zamkiem. O co tu chodzi? Ale dobra, lecimy. Lecimy, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Okej, widzowie, zaczynają się nasi ludzie kontra jaskiniowcy. Dokładnie, lecimy z nimi, lecimy z nimi. Nie boimy się ich, po prostu wszystkich rozwalimy. Okej, to było szybkie, oni nawet nie są w stanie, nam zadać obrażeń, zobaczcie na to, co jest, ej, to jest aż zabawne po prostu. Serio, ja to pokonam jedną jednostką, naprawdę, zobaczcie, ja to pokonam jedną jednostką, nawet już nie wystawiam kolejnych, patrzcie co się dzieje, co tu się dzieje, tak, udało się. No dobra, z farmerami powinno pójść podobnie, wydaje mi się, ale zaraz zobaczymy, słuchajcie, no wystawili farmerów, ja wystawiam swojego jednego i zobaczymy, jak damy sobie z nimi radę. No też na hita po prostu ich bijemy. Ale dobra, żeby zwiększyć szansę zwycięstwa i żeby to zwycięstwo było szybsze, to wystawię dodatkowych ludzi tutaj teraz. Niech nam tymi szabelkami szybciutko tutaj poskromią tą stodołę. Tak, rozwalamy stodołę, dokładnie, co jest? Ej, czy to jest nasza chwila? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mamy to! I to będzie nasze, tak, rozwaliliśmy stodołę. Mega szybciutko nam idzie, dobra, ja lecę z kolejnymi po prostu, rozwalamy wszystkich po kolei. Ej, dobra, oni tutaj stawiają naprawdę dobry opór, co jest? Dobra, próbujemy, na pewno musimy to zwyciężyć, no musimy, bo kto zwycięży jak nie my? Dokładnie, o nie! Rozbili nam tego typeczka, co jest? Rozwal go szybciutko. Jep, i mam, dobra, mamy to. Został rozwalony, tutaj nie ma tych rzucających hoplitów najważniejsze, więc to jest dosyć istotne dla nas, ale nieważne, dobra, próbujemy rozwalić wszystkich. Dawaj, żołnierzu, naprzód, rozwalaj, dobrze, ale ich siekają, co jest, zobaczcie ile ich jest już tutaj. Ej, let's go, co tu się dzieje, let's go, lecimy z nimi, rozwalimy ich bazę w ogóle chyba, co? Rozwalimy? Tak, już na luziku, rozwalamy to wszystko, dziękujemy. Tak, wygraliśmy. Dobra, uwaga, startujemy z nowym wojskiem, lecimy z nimi, lecimy, rozwalcie, 4000 za jednego znów dostajemy, ale ekstra, tak to można grać, słuchajcie. Co jest? Dobra, to jest mega duża szansa dla nas, żeby ich porozwalać. Dokładnie, zobaczcie. O, jeszcze raz. Oj, mój gość dostał. Ale rozwal go. Okej, jeszcze to zrobiliśmy zadanie w ogóle, ale ekstra. Dobra, wezmę mieczników, 16 mieczników, no to nie ma problemu. Zaraz to zrobię. Zamarznęli tamci, a my... Stawiamy nowych żołnierzy, dokładnie, tylko musimy w miarę szybko, bo oni mają armatę, no. To trzeba teraz po prostu ich wystawić. Zobaczymy, może nam nie rozwali wszystkiego. O! Armata jest OP! Armata jest OP! Próbujcie się przebić jakoś. No nie, co ona robi z nami? Co ona z nami robi? Nie daj się! Nie daj się, proszę! Nie! Dziękujemy, rozwalili nam zamek. Okej, widzowie, mamy już to, mamy już naszych uprawnionych muszkieterów. Okej, dobrze nam idzie w takim razie. Rozwijmy jeszcze produkcję żywności i produkcję zdrowia bazowego. Może nas nie będą dzięki temu niszczyli na hita. Dokładnie, ale lecimy. Teraz chcę przetestować ich po prostu. Przetestujemy tych naszych muszkieterów. Ile oni kosztują? No nie aż tyle, proszę was. Dobra, misja nam każe zrobić... Ile wezwać mieczników? A, każe nam wezwać jeszcze 5 mieczników, dobra. Próbujemy w takim razie. Próbujemy z tymi miecznikami. Na początku jeszcze trzech nam brakuje, dobra. Jeszcze tylko 3. Dobra, to jest dobra opcja w takim razie, żeby to zrobić dosłownie. Dobra, lecimy, wezmiemy miecznika po prostu. To jest mega dobry pomysł! O, dobra, zadanie chociaż zrobione i teraz pokonaj 17 wrogów. O nie, dobra, przetestujemy może naszego muszkietera. Nie, dawać, próbujcie się obronić,
Dobra widzowie, mam pomysł jeszcze, tutaj jak widzicie odblokowaliśmy się jakieś kształki, więc możemy... Tak! Ulepszamy! Wszystkie jednostki obrażeń plus 6%, dobra, ulepszamy to. Wow, mamy to widzowie, mamy to! A jeszcze tutaj produkuje jedzenie, okej. Ej, za te jedzenie będziemy mogli kupić sobie jeszcze więcej... A, ja zapomniałem kupić, mam już 300 tysięcy w ogóle, zapomniałem kupić tej armaty, ale nieważne, dobra. Spróbujemy to zrobić po naszemu. Dokładnie. Strzelajcie w nich. Dacie radę. Musicie dać. O, jeszcze produkuje jedzenie nam zrobiło to. Dobra, super. To jest dobre, to jest mega dobre. Próbujemy. Uważajcie tam na siebie tylko, pliska. Uważajcie na siebie. Please. Dobra, udało się. Uważaj. Dobra. O kurczaki, nie mogą nas dotknąć. Strzelajcie. Dobra. Jej, mamy to, dobrze. Próbujemy, i to poczekajmy na spokojnie. I za chwilę wystawimy nasz ciężki sprzęt. Dokładnie teraz, strzelać! Udało się. Jako tako się udało, ale to chyba koniec naszych sukcesów tutaj. Chyba tak, chyba koniec, co jest? Nie, to nie mogło się udać. No dobra widzowie, w takim razie odblokowujemy kolejne wezwanie. Mamy muszelkę i to oznacza kolejne ulepszenie. Wszystkie jednostki zdrowia 11% mają. O kurczak, dobra i możemy... artyleryjny mamy, artyleryjnego, dobra, okej. Skoro tak jest, musimy zachować emocje na boku, trzymać, okej. Ulepszam oczywiście mięsko, żeby było jak najwięcej mięska, trochę zdrowia nie zaszkodzi, lecimy, potrzebujemy w ogóle miliona, nie wiem czy wiecie, to będzie ciekawe w ogóle, czy się uda, ale spokojnie, damy radę. Dobra, podjeżdżają pierwsze czołgi renesansu. Ej, a ciekawe mnie, czy jak zostawię tego i tego. Dokładnie, no zobaczmy. Okej, to jest dosyć dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żeby tak ich wystawiać. Ale zobaczymy, czy tamci się zbliżą. Bo tego się mega boję w sumie. Czym więcej ich jest, tym gorzej z jednej strony, co nie? Tak, im więcej, tym gorzej. Dobra, zobaczymy zaraz. Dawaj. Strzelać w nich, czym tylko macie. Dobrze. Armaty, więcej armat. Armaty są giga OP, więc to jest klucz do sukcesu. Walcz! O kurczaki, trafiliśmy w nich. Strzelajcie. Więcej muszkieterów, więcej wszystkiego, dokładnie. Lecimy. Ej, to się ma szansę udać. Da, bijemy tymi kulami, armatnimi, wszystkim walimy, czym tylko można. Co jest. Dobra, uda się to. Wow, czyli ta armata po prostu ugrała mi teraz grę, dokładnie. Oj. Chociaż za szybko chyba pochwaliłem. Chyba za szybko, zaraz zobaczymy. Rozwalili nam jedną armatę, ale to nic. To jeszcze nic. Wow, mamy to, wygrywamy, tak jest. Ile monet zebranych, super. Dobra, zaczyna się widzowie. Ej, przyszedł z kosą czołgista. Czołgista z kosą, co jest? Dobra, próbujemy z nimi. Szybko tylko, bo on jest dosyć szybki. Trzeba w niego bić. Dobra, udało się na szczęście się udało. Walcie armatami, czymkolwiek. Dobra, udało się. Mamy to, strzelać. Oni mają karabiny maszynowe. Co jest? Nie. Wal, dobra. Karabiny maszynowe, zobaczymy jak sobie poradzą. Ej, dobrze sobie by poradzili. No dobrze, no, nie wyszło źle na pewno. Ej, co to za czołg tu jedzie? O-o. Nawet nie musiał nic wystrzelić w nas. O-o, czołg podjeżdża, nie. Czołg jest giga OP teraz, jest mega OP. No ale dobra widzowie, nie ma czasu, lecimy do nowożytności w takim razie. Okej, nowożytność to jest właśnie to. Co jest? Mamy nowożytność. Nowożytność będzie nasza. Dobra, mamy szansę odblokować nową umiejętność, więc próbujemy. O, dostaliśmy znów to samo, to możemy ulepszyć. Dokładnie, możemy ulepszać tę umiejętność i znowu dostaliśmy, potrzebujemy jeszcze więcej, ale luks w takim razie. Dobra, wracamy i zobaczymy jak te nasze umiejętności działają, ale zanim to, chodźmy powalczyć. Dokładnie. Mamy żołnierzy, no tutaj fakt jest taki, że z jaskiniowcami taki zwykły żołnierz, no to poradzi sobie z kosą. Zobaczcie, taka maczuga kontra nóż, no kto wygra?
Ciekawe, ciekawe kto wygra. Patrzcie na to co jest, jak rozwalił ich po prostu. Ej, dobra jest ta umiejętność zatrzymywania ich, naprawdę dobra. Tylko że przydałoby się, żeby zatrzymywało ich na przykład na, nie wiem, na kilka sekund na przykład. To by było luksusowe, naprawdę. Ej, zobaczcie co się dzieje. Jeden żołnierz rozwalił wszystkich. Dobra, oczywiście szybko produkcja żywności, żeby chociaż wlatywała. Dokładnie, no już pół sekundy będziemy czekać, to już coraz lepiej. Lecimy, wystawiamy żołnierza znowu, żołnierz kontra farmer. No, ciekawe kto wygra. Da, wystawiam kolejnego żołnierza, żeby ich tam szybko ogarnął. Dokładnie, zobaczcie co się dzieje. On ich bardzo szybko ogarnie chyba. Bardzo, ale to bardzo szybko. Kolejni żołnierze idą. Siemaneczko, tutaj ma tylko do rozbicia naprawdę bardzo mało pieniążków, więc powinien sobie poradzić, no, momentalnie. Momentalnie, co jest? Dobra, teraz walczymy tutaj z Leonidasami. Zobaczymy, no tutaj zobaczcie, mają takie, są to hoplici, są to dosyć mocni gracze, zobaczymy jak to pójdzie. Okej, rozwalone. Dobra, on na hita ich bierze i tak, więc na spokojnie, nie ma problemu z jednej strony i znów bije po prostu. Przecież sobie ich bije, co jest? Nie! Patrzcie, rozwalali. Spalili ich twierdzę całą, co jest? Okej, to naprawdę trwało tylko moment. Dosłownie moment, a już mamy... Ej, mięska w dosłownie sekundę. W sekundę jest jedno mięsko. Dobra, próbujemy w taki sposób. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Zobaczcie z kim walczymy. Walczymy z epoką renesansu, więc teraz powinno pójść naprawdę szybko i gładko. Dokładnie. No nie mówcie, że to przegram, że jest takie coś. Co tu się dzieje? Nie. To jest źle. To wszystko nie tak. To wszystko poszło nie w tą stronę. Nie możemy tego przegrać. Co jest? Nie. Prosimy. Dobra, spokojnie. Teraz wystawiam. Okej, żyjesz? Podejdź do nich, podejdź! Rozwalili mnie! Dobra, podjeżdżają pod nas, a ja wystawiam taką chmarę. I zobaczymy jaki teraz pójdzie, dokładnie, zobaczymy. Oczywiście ich zamrożę na chwilę i zobaczymy czy są w stanie nam coś zrobić, dokładnie. póki co nie, więc bardzo dobrze, to bardzo dobrze zwiastuje na przyszłość. Lecimy, let's go, szybciutko czołgi, rozwalcie ich. Dobrze, lecimy z nimi, mocno, jak najmocniej. Walczcie, o kurczaki, nie, oni walą do nas z armat jakieś armaty tu wleciały w grę. To niedobrze. Ale może... Ej, chyba zdążymy, zanim nas pozabijają. Dokładnie. Chyba zdążymy. Zobaczcie, koniec. Tak, wygraliśmy to. Dobra, oczywiście znów produkujemy jak najwięcej jedzonka. Produkujemy jak najwięcej zdrowia. Zdrowia. Dokładnie, zobaczcie ile zdrowia już mamy. Ej, ekstra. Dobra, lecimy wojsko kontra wojsko. Okej, jesteśmy, słuchajcie widzowie. I będziemy próbować z nimi walczyć, dokładnie. Lecimy, wystawiamy tyle ile możemy. Okej, kolejnego wystawiamy, żeby gonił tamtych. Lecimy, let's go. Ile pieniążków dostajemy, co jest? Ej, tak możemy się bić. Lecimy, oj. Rozwalili trochę naszych, ale to nic, słuchajcie. Lecimy z nimi do końca. Takie jest nasze założenie, dokładnie. Walcz, jeszcze raz. Dobra, udało się tam coś zaradzić. Mamy 300. Ile tu jest w ogóle tych pieniędzy? Zauważyliście to? O nie. To wystarczyło, widzowie. No więc dobra, widzowie, jak widzicie odblokowałem komandosa, ale szykujcie się na komandosa w kolejnym odcinku Age of Tanks. Dokładnie, widzowie, bo to jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko wam się fajnie podobało, że zostawiliście już lajka, subika i komentarz pod tym filmem. Dokładnie, mam nadzieję, że to już zrobiliście wcześniej o wiele, ale nieważne. No i mam nadzieję, że świetnie się bawiliście razem ze mną. No to co, trzymajcie się i cześć!